tereny są coraz ładniejsze. Piękny Kraków jest, tylko trzeba po prostu za chwileczkę się zatrzymać, popatrzeć. Tutaj było bardzo zarośnięte i była taka ściana krzaków. Nagle pojawiło się światło, słońce. Jak najbardziej to jest dobry pomysł. Myślę, że to dobra jest zmiana, bo raz, że się otwarły widoki, dwa, więcej może jest też świeżego powietrza. No i jest ładnie zagospodarowane te ławeczki, te ścieżki wysypane. Tak i tak śpiewają dzięcioły i wiewiórki, to tutaj jest taka enklawa w sumie bardzo blisko centrum miasta, także ja polecam. W zeszłym roku zrobiliśmy tam trochę dalej na Sikorniku polanę widokową. Mamy siedziska, stoliki piknikowe, które ukierunkowują wzrok odwiedzającego na widoku Tatr i Babiej Góry. Natomiast w tym roku postanowiliśmy, ze względu na to, że w miejscu, w którym się znajdujemy, oczyściliśmy teren z samosiewów, postanowiliśmy zrobić polanę muzyczną do słuchania przyrody. Ze względu na to, że znajdujemy się na obszarze, który łączy łąkę i las, dlatego możemy usłyszeć derkacza, możemy też usłyszeć takiego ptaszka, jakim jest kowalik. Kowalik to jest taki ciekawy ptaszek, który spaceruje głową w dół, jako jedyny w Europie, to jest bardzo ciekawe. Możemy usłyszeć dzięcioła, jeżeli bardzo się postaramy albo będziemy cierpliwi. Wieczorową porą Sikornik słynie z tego, że mamy tutaj sowy, więc zapraszamy też po zmroku na słuchanie sów. A co jest ciekawe, myślę, że nie tylko należy koncentrować się na ptakach, możemy skoncentrować się również na drzewach, które dają nam możliwość wysłuchania koncertu. I tutaj możemy zauważyć, że mamy topole, które jako pierwsze ich listki na wietrze powiewają i zaczynają ten koncert. Mamy brzozy, których witki też grają, więc zapraszamy do wsłuchania się w przyrodę i do odwiedzenia naszej polany muzycznej. Las o każdej porze roku jest bardzo urokliwy. Cały czas się zmienia, codziennie inaczej wygląda, inna gra świateł, inaczej rozchodzą się promienie słoneczne, ale także inne ptaki możemy słuchać. To w zależności od tego, kiedy będziemy tutaj na polanie widokowej, będziemy słuchać różnych ptaków i to jest bardzo cenne, żeby pokazać, jak wielki potencjał przyrody drzemie w naszym mieście bardzo blisko centrum.